Proszę tędy. W czasach, kiedy w Rzymie gwiazdami pop byli gladiatorzy, tu właśnie walczyli ze sobą, z bykami, z lwami, z niedźwiedziami. Dla każdego coś miłego. A kobiety walczyły z karłami. Wyobraźcie to sobie w telewizji. Hey, Tony! Tony! Co z tobą? Śledzą mnie. Jestem na tropie największej afery w mojej karierze. Opowiem ci o dziewczynie. Albo nie, najpierw o facecie. Najpierw złap oddech. To jest jak wielka łamigłówka. Udało mi się pozbierać fakty i daty, które zapisałem w swoim czarnym notesie. Udało mi się wyśledzić człowieka, który uwielbia lwy. Człowiek wielbiący lwy? Najpierw opowiem ci o dziewczynie. Wezwij lekarza. Lekarz już nie potrzebny. Trzeba zawiadomić policję. Ja jestem z policji, śledziłem pana Allarda. Vittorio Leale, Wydział Specjalny. Mogę prosić o paszport? A więc to sławny Simon Templar. Święty. W roli głównej Roger Moore. Człowiek, który uwielbiał lwy. W pozostałych rolach. Scenariusz. Reżyseria. Allard był pańskim przyjacielem? Tak. Prosił mnie o spotkanie. Po co? Powiedział tylko, że to ważne. Nie minęło 20 sekund, jak ktoś ugodził go nożem. Wymienił jakieś nazwiska? Nie. Pan go śledził? Tak. Dlaczego? To sprawa policji. Coś zbroił? Nie popełnił przestępstwa. To skąd zainteresowanie policji? Chcieliśmy go chronić. Niezbyt skutecznie. Proszę posłuchać, niech pan posłucha. Człowiek, którego mieliście chronić, ginie tuż pod waszym nosem. Dlaczego? To nie pańska sprawa. Rozumiem. Mój paszport. Zwrócimy w odpowiednim czasie. Jeśli przyjmie pan radę. To znaczy? Proszę zapomnieć o tym incydencie. Incydencie? Proszę zostawić to policji. Dłużej pan pożyje. Nie powinniśmy jechać do niego. Nóż w plecy. Kto to zrobił? Dowiemy się. My? Zostałeś właśnie moim partnerem. Gdzie byś to schował?
Policja. Ktoś nas uprzedził. Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Tego. Co tu się stało? Ktoś czegoś szukał. Brawo. Co teraz zrobimy? Poszukamy telefonu. Rondo. Już znalazłem. Rondo. Senior Templer. Chodźmy stąd. Rozejrzymy się. Mój partner. Jak głowa boli? Tak jak. Co z naszymi znajomymi? Uciekli. Jaki dziś dzień? 24. Znalazł pan coś? Zaproszenie. Betty Macedonia zaprasza Tony'ego Allarda do Galerii Macedonia na wystawę Claudii Molinelli. Claudia Molinelli. Bellissimo. Staram się malować nie ludzi, a to, co sobą reprezentują. Ale staraj się unikać pastelowych kolorów, Claudio. Wizualny szok najlepiej wyrażać w ciemnych, niepokojących barwach. Rzeczywiście. Księżna Aleksandra di Cros de Ami. Claudio, dziecinko. Dziękuję, że pani przyszła. Tiberio, co u ciebie? Dziękuję. Jak cudownie, Claudio. Własna wystawa. Chciałabym być taka utalentowana. Obejrzę wszystko. Kupię co najmniej 3. Dzięki. Może najdroższe. Jest urocza. Jest głupia, ale nie groźna. Jesteś zbyt krytyczny. Chyba tak. Przepraszam. Pan Tony Allard. Kto to? Nie wiem. Przepraszam. Tony, jak miło, że przyszedłeś. Dziękuję. Ale się zmieniłeś od piątku. Zastrzyki z gruczołów małpy, wypróbuj. Dlaczego Simon Templer udaje Tony'ego Allarda? Możesz odpowiedzieć? Tony mnie namówił, chce kupić parę obrazów. On nie mógł przyjść? Niestety, praca go zabija. Wspaniały. Jest protestem. Przeciw czemu? Bladości, szarości, zwiotczałości dzisiejszego mężczyzny. Nie czujesz jego potęgi? Prawdę mówiąc, nie. Doskonały archetyp. Typ mężczyzny, który wyniósł Rzym na szczyty potęgi. Przepraszam. Dziękuję.
Pani Molinelli? Tak. Simon Templer, przyjaciel Tony'ego. Witam. Gratuluję. Pani prace są bardzo ciekawe. Dziękuję. Dobrze zna pani Tony'ego? Tak. Widziała go pani ostatnio? Wczoraj. Kocha go pani? Jest pan ciekawski i niegrzeczny. To prawda, ale szukam informacji. Proszę zapytać Tony'ego. To niemożliwe. Jak to? Muszę być brutalnie szczery. Tony nie żyje. To nieprawda. Tonya! Tego szukają? Tak. Wiedziała pani, gdzie jest. Tony mi powiedział. Gdyby coś mu się stało, miałam tu przyjść. I co? Proszę mi to dać, panie Templer. To pana nie dotyczy. Dotyczy. Tony był moim przyjacielem. Prosił, żebym mu pomógł. Czytała to pani? Część. Ostatnio dopisał parę rzeczy. 10 stycznia 1963, Nowy Jork, Grandview. Co to znaczy? Nie wiem. Człowiek, który uwielbia lwy. Kto to taki? Nie mam pojęcia. Lista spotkań. Przesłuchać panią Zambatti, Piera Lombato, Ancia 21, piątek 25, godzina 11. To jutro. Ciekawe. Proszę nie iść. Czemu? Tony miał pójść. Prosiłam go, żeby nie szedł. Błagałam. Ale wie pan, jaki był Tony. Gotów oddać wszystko dla sprawy. Nawet życie. Dowiem się, kto to zrobił. Nie, proszę. Niech się pan trzyma z dala i nie zadaje więcej pytań. Ten notes zabił Tony'ego. Pana też zabije. Przestraszyłeś mnie. Przy drzwiach jest dzwonek. Napijesz się kawy? Nie. Chcę, żebyś zaspokoiła moją ciekawość.
Opuściłaś własną wystawę, zostawiając setkę zdziwionych gości. Przepraszam. Czemu? Dowiedziałam się, że Tony nie żyje. I to cię tak zdenerwowało? Był moim przyjacielem. Dokąd poszłaś? Spacerowałam. Gdzie? W Villa Borghese. Widziano, jak odjeżdżałaś taksówką. Tak, pojechałam. A potem spacerowałam. Poszłaś do Tony'ego z Templerem. Po co? Po co? Miał kilka moich listów. Listów miłosnych? You mean love letters? Tak. Jakie to staroświeckie. Chciałam je odzyskać, zanim policja je znajdzie. Nie chciałam się znaleźć w niezręcznej sytuacji. Nie chciałam rozgłosu. Bardzo słusznie. Tony Allard. Chciałbym się zobaczyć z panią Zambatti. Pan nie jest Tony Allardem. Nie, nazywam się Simon Templer. Proszę szybko się wytłumaczyć, bo wzywam policję. Tony Allard był moim przyjacielem. Był? Został wczoraj zamordowany. Chcę się dowiedzieć, kto to zrobił i dlaczego. Przepraszam, że przeszkadzam, ale Tony był umówiony z panią Zambatti. Przychodzę za niego. Jestem Serafina Zambatti, jej siostrzenica. Umarła wczoraj rano, jak twierdzą, na atak serca. Ale tak naprawdę to pękło jej serce. Z żalu. 2 miesiące temu jej męża, a mojego wujka, znaleziono w pokoju hotelowym w Rzymie. Obok leżała pusta butelka po pigułkach nasennych. Oficjalnie podano, że było to samobójstwo. 3 dni później Rudolfo Bereni złożył oświadczenie. Kto? Rudolfo Bereni, jego księgowy. Powiedział, że na koncie firmy brakuje 80 milionów lirów. To kłamstwo. Mój wuj nie zabiłby się, ani nie okradł własnej firmy. Nigdy.
A Tony? Chciał się dowiedzieć czegoś o wujku. Uważał, że został zamordowany. Przez kogo? Tego chyba nie wiedział. Ale ulżył w cierpieniu mojej ciotce. Uwielbiała wujka. Pragnęła oczyścić jego imię. Co pani o nim sądzi? Proszę popatrzeć. Czy to jest twarz tchórza? Złodzieja? Nie. 80 milionów lirów. Gdzie są te pieniądze? Kiedy uporządkowano jego sprawy, ciotka została prawie bez grosza. Namalowany przez Claudię Molinelli. Tak, wuj pozował jej w Rzymie. Kiedy? Portret został ukończony na 2 tygodnie przed jego śmiercią. A teraz dokąd? Z powrotem do Rzymu. Tony miał mieć dziś jeszcze 2 spotkania. Rudolfo Bereni. Kto to taki? Był księgowym Zambattiego. Franco? Wiem, mamy towarzystwo. Zgub ich. Kto tam? Rudolfo Bereni? Nic nie powiedziałem. Nic nikomu nie powiedziałem. Nie, proszę. Niech mnie pan nie zabija. Pańskie życie za informację. Jaką informację? O Vincenzo Zambattim. Był moim przyjacielem, a ja go zdradziłem. Czemu? Przyszło 2 mężczyzn. Najpierw grozili mi, a potem dali pieniądze. Za co? Miałem pozmieniać rachunki na 80 milionów lirów, żeby uważano go za złodzieja i żeby zniszczyć jego dobre imię po śmierci. To było proste. Z liczbami można zrobić wszystko. Przez całe życie Zambatti był dla mnie dobry, a ja mu tak odpłaciłem. Kto kazał to zrobić? Organizacja. Mafia? To nie mafia. Więc kto to był? 2 mężczyzn. Nie podali nazwisk, tylko grozili. Zamordowali Zambattiego? Tak. Ale nie ma dowodu. On nigdy by się nie zabił. Nigdy. Kim jest człowiek, który uwielbia lwy? Nie wie pan? Nie. Coś jeszcze? Była mowa o jakiejś kobiecie. Jest artystką. Artystką? Obrazy, malowidła. Kiedy ostatnio pan jadł? Wczoraj, a może przedwczoraj, nie wiem. Niech pan weźmie. Dziękuję. Thank you.
Po co przyszliśmy do zoo? Tony szukał człowieka, który uwielbia lwy. Masz inny pomysł? Długo będziemy czekać? Może byś kupił fistaszki? Lwy nie lubią fistaszków. Ale ja lubię. Zachwycający, prawda? Osobiście wolę susły. Susły? Doprawdy. Co pan tu robi? To oczywiste. Mogę? Elegancki. Skąd pan to ma? Kazałem zrobić w Londynie. A kto zrobił nóż? Nóż? Nóż, który zabił Tony'ego. Miał taką rękojeść. Naprawdę? Szkoda Allarda. Dobrze go pan znał? Nie bardzo. On poznał mnie z Claudią. Pan na pewno uwielbia lwy. Nie jestem jedyny. Nie robię z tego tajemnicy. Są absolutnie fantastyczne. W Rzymie musi być ponad 100 tysięcy rzeźbionych lwich głów. To jak herb miasta. Czarny notes Tony'ego. To ciekawa lektura i pouczająca. Zapłacę 50 tysięcy dolarów. Musi być panu potrzebne. Tak. Czemu pan go zabił? Sądzę, że będzie pan godnym przeciwnikiem. Jak zwykle. I że znajdzie pan swoje susły. Śledziliśmy go do domu Zambatich, potem nam zginął. Szukał w zoo człowieka, który lubi lwy. Za dużo wie. Kto mu powiedział? Tony czy Claudia? Trzeba ją zapytać. Zrobię to dziś wieczorem. To właśnie chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. Natrafiliśmy na coś naprawdę wielkiego. Przecież już rozmawiałem z Nowym Jorkiem. Dlatego odłożyłem słuchawkę. To cud. Aż za oceanem? Jeszcze, żeby telefonistki były rozgarnięte. Inspektorze, witam. Przyszedłem oddać paszport. Dziękuję. To dla mnie przyjemność. Miłego dnia. Bez pouczeń? Nie powie mi pan, żebym pilnował swego nosa, żebym wyjechał nie później niż jutro? Jest pan mile widziany w Rzymie. Przyjemnego pobytu. Skąd ta zmiana? To wolny kraj. Każdy może robić, co chce. Miłego pobytu. No i? Jest zaskoczony i podejrzliwy. Szkoda byłoby... Byłbym niepocieszony. Z drugiej strony może stać się detonatorem, który spowoduje eksplozję. A kiedy nastąpi eksplozja, ja zrobię porządek.
to pick up the pieces. Mogę? Właśnie wychodziłam. Na forum, jak się domyślam. Dobrze znała pani Zambattiego? To zawodowa znajomość. A jaka pani jest zawodowo? Czego pan chce? Wczoraj u Toniego robiła pani ciekawe uwagi. Nie chcę być nudna. Nikt tak nie uważa. Jest pani fascynująca. A jeszcze 2 lata temu nikt o pani brzmie nie słyszał. Wtedy zaczynałam jako malarka. Nawet tu pani nie mieszkała. Prosiłam pana. Nie posłuchałem prośby. To grozi konsekwencjami. Mówiłam, że może pan zostać zabity. Ależ pani uparta. Tony wypisał jakieś daty. 10 stycznia 63 roku Nowy Jork, 12 listopada 64 roku Paryż, 9 czerwca 65 Montreal, 7 lutego 65 Londyn. Te daty coś mówią? Nic. A mnie tak. Od naszego spotkania spędziłem kilka pracowitych godzin na transatlantyckich rozmowach, co prowadzi do człowieka, który uwielbia lwy. Tiberio Macedonia. Pani sponsor i nauczyciel. Kto jeszcze? Zawodowo i prywatnie. Proszę wyjść. Zadała się pani z Tonym i on... zginął. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie wiem. Nie odpowiada pani na żadne moje pytanie. Mówimy o morderstwach. Vincenzo Zambatti. Namalowała pani jego portret i został zabity. Przez jakąś organizację, która nie jest mafią, więc czym jest? Należysz do niej? Daję ci 10 sekund. Jeśli nie powiesz, dostaniesz parę klapsów w swój śliczny tyłeczek. Zabawa nabiera rumieńców. Oddaj notes. To moja ulubiona lektura. Wybieramy się w gości. Zabieraj się stąd. Nie zrobisz tego. Pójdziesz spokojnie, czy ci wykręcić rękę? Franco, mamy tu eksponat muzealny. Dama z epoki lodowcowej. Na pewno się rozpuści. Jesteśmy. Wyglądasz przepięknie. Simon, miła niespodzianka. Sam się zaprosił. Chyba się nie gniewasz. No ależ skąd, zabawa będzie jeszcze lepsza. Co to, urodziny Ben Hura? Nie, moje. Wszystkiego najlepszego, dziękuję.
Dajcie panu Templerowi kostium. Wszyscy goście muszą poczuć nastrój. Jeśli tak uważasz. Zapowiada się bardzo ciekawie. Dobra, Franco, nagrywaj. Dostarczę ci niezbitych dowodów. Usiądź tutaj. Oryginalne wino z Cusina. Ulubiony trunek cesarza Tyberiusza. Zapewne przodek. Claudio, zajmij się gośćmi. Już się sobą zajęli. Jestem miłośnikiem kultury wczesnoromańskiej. Miała tyle do zaoferowania. Potęgę, przymus, dyscyplinę. Tworzyła mężczyznę. Prawdziwego mężczyznę. Nie to, co nasze chore, dekadenckie społeczeństwo. Kogo stworzyło? Długowłosych, zapatrzonych w siebie mamincynków. Należałoby ich wszystkich wytępić. Każdy ma jakieś wady. Nie traktujesz mnie poważnie, Templar. A teraz, przyjaciele, zabawa. Leopardis i Asinas przedstawią artyzm greko-romańskich zapasów. Będziesz świadkiem zdrowego współzawodnictwa. Oto największa motywacja. Czarny notes Tony'ego. Zdecydowałeś się sprzedać? Jest cenniejszy niż myślałem. W jakim sensie? Daty. Znaczące daty. Na przykład? Rok 1963, 10 stycznia, Nowy Jork. Harold Rendu, jeden z wielkich amerykańskich przywódców strajkujących robotników, wjechał samochodem na betonową ścianę. Werdykt? Śmierć z powodu ataku serca, chociaż nigdy nie miał kłopotów z sercem i doskonale prowadził. W konsekwencji strajk upadł. Zwycięstwo dla drugiej strony. I ty tam byłeś. Doprawdy? Następnego dnia opuściłeś Nowy Jork. Mów dalej. Rok 64, Paryż. Mendes de Loria. Wytrawny pilot. Jego prywatny samolot spada w tajemniczych okolicznościach bez widocznej przyczyny. Przed startem był sprawdzany. To 12 listopada, w czwartek. Ty wyjechałeś z Paryża 13 w piątek. Pechowa data dla niektórych. Nie jestem przesądny. Mam listę dat i zabójstw, kończąc na Zambattim. Z inspektorem Galba to pilne.
Jesteś realistą, Templer. Tak sobie. W takim razie rozumiesz, że na świecie jest wielu wpływowych ludzi, którzy mają nie mniej wpływowych wrogów i chcą się ich pozbyć. Chciałeś powiedzieć, zamordować. Zawsze można upozorować wypadek czy samobójstwo. To bardzo opłacalne i klienci są zadowoleni. Niektórzy bardzo znani. Nawet głowy państw. Żaden ci nie pomoże. Chcesz mnie zabić, jeśli będzie trzeba? Proponuję, żebyś wyszedł z godnością. Idź do drzwi, jakbyś chciał mnie odprowadzić. Idziemy? Dokąd? Na policję. Którędy? Idź. Zaczekaj. Co się stało? Za dużo wina? Skąd ta troska? Bardzo cię przepraszam. Okłamałam cię. Byłam strasznie głupia. Nie przestawaj. Wyznania koją duszę. Mendes de Lorias był moim ojcem. Ten z Paryża? Tak. Przybrałam nazwisko Molinelli dla bezpieczeństwa. Wiem, że wypadek mojego ojca to był sabotaż, ale nie potrafiłam tego udowodnić. Policja nie chciała mnie słuchać. Wiem, że powinnam ci powiedzieć, ale się bałam. Nie ufałam nikomu. Nadal nieprzytomny? Skończyłeś? Uciekajmy stąd. Nie uda się. Franco czeka w samochodzie przed domem. Przyjęcie skończone, ale wy nie wracacie do domu. I chcą się tych wrogów pozbyć. Chciałeś powiedzieć zamordować. Zawsze można upozorować wypadek czy samobójstwo. To bardzo opłacalne i klienci są zadowoleni. Niektórzy bardzo znani. Nawet głowy państw. Magnetofon. Doprawdy, Templer, oglądasz za dużo filmów szpiegowskich. Mam wszystkie dowody, notes na niego i ciebie. Jest jeszcze tylko jedna rzecz. Nie robiono tego od ponad 500 lat. Podejdź bliżej, nie bój się. Cudowne, prawda? To nie to, co lwy zamknięte w zoo. Jest dziki. Oczywiście nie pójdziesz z pustymi rękoma, dam ci szansę. Gdzie twój gladiatorski duch? Będziecie mieli równe szanse, kiedy zdobędziesz nóż. Co mówiłeś? Coś o gladiatorskim duchu?
Mówisz poważnie? Zapraszam. Przyda ci się. O czym myślisz? Chciałam to jeszcze raz zobaczyć. Poczuć powiew pogańskiego barbarzyństwa. Jak długo mam czekać? Leci pani do Paryża, czy zostaje pani w Rzymie? Franco, my lecimy do Paryża. My lecimy do Paryża? On leci do Paryża. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Alicja Mołoniewicz. Czytał Jacek Brzostyński.